Nowodworska TV. Listopada Pomiechówek stał się najsilniejszą gminą powiatu nowodworskiego. Mistrzostwa w wyciskaniu, na których gościmy, przyciągnęły uwagę mediów, publiczność oraz znakomitych zawodników. Zapraszamy do obejrzenia tego reportażu. Michał Dudek, Nowodworska TV. Podejście zaliczone, Rafał Lewiński, 135 kg. Podczas mistrzostw Pomiechówka w wyciskaniu sztangi leżąc nie mogło zabraknąć naszych gości. Rozmawiamy z Rafałem Bochenkiem, organizatorem tego wydarzenia. Rafał, skąd w ogóle pomysł na zorganizowanie mistrzostw Pomiechówka w wyciskaniu sztangi? Pomysł zrodził się, bo mamy tutaj lokalnych, mocnych wyciskaczy, Michała Sławińskiego i Rafała Wysockiego. Wspomnę, że to są mistrzowie i w Polsce i reprezentują nasz region na arenie międzynarodowej. Pomysł się zrodził tak, no my jesteśmy przychylni na wszystkie pomysły, które mieszkańcy naszej gminy lub regionu przychodzą do nas, mają jakieś pomysły i my staramy się realizować. No i z tych realizacji, tych pomysłów jest dzisiejszy turniej w wyciskaniu, leżąc. Właśnie, mówiłeś o pomysłach. Do końca roku zostało jeszcze półtora miesiąca. Co ciekawego nas będzie czekało właśnie w tych 45 dniach? W ciągu 45 dni będzie nas czekało kilka turniejów. Jednym z tych turniejów, których serdecznie Państwa zapraszam, jest turniej Kinderka Plus Sport. To jest impreza organizowana przez Polski Związek Koszykówki już od 13 lat. Wiem, że od kilku lat podjął się Kinder. I stąd te mistrzostwa. Są to 4 etapy w Polsce. Na jeden z nich udało nam się ten pierwszy etap zrobić w Pomiechówku. Jest to dwudniowy turniej, który będzie 3-4 grudnia. I to będą chłopcy i dziewczynki. Przewidujemy, że dziewczynek, to jest 3-6 klasa szkół podstawowych. Przewidujemy, że ilość dzieciaczków szkół podstawowych, 3-6 klas podstawowych będzie około 400. Życie sportowe w waszej gminie nieustannie ulega rozwinięciu. Poprawiła się infrastruktura, patrząc na ostatnie lata. Macie piękną halę sportową. I to, tak naprawdę to jest najlepszy obiekt sportowy w całym powiecie nowodworskim. Co chcielibyście osiągnąć jako gmina na przełomie najbliższych paru lat, patrząc właśnie na to życie sportowe i kulturalne?
To jak wcześniej mówiłeś, infrastruktura się polepszyła i będzie się polepszać. Nie będę zdradzał pomysłów wójta gminy Pomiechówek, pana Dariusza Bieleckiego, ale to, co nas będzie czekało w przeciągu kilku lat, to jest naprawdę super. Mamy takie zamierzenia, no skoro powstała infrastruktura sportowa, to znaczy, że coś zaczyna się kręcić. W przeciągu roku istnienia hali sportowej udało nam się stworzyć siatkówkę młodziczek, którą prowadzi Janusz Patriak, jest to znany trener w Polsce i też na arenie międzynarodowej. Robimy nabory piłki nożnej coraz większe, współpracujemy z akademiami piłkarskimi i chcemy tę współpracę powielać ogólnie o inne akademie i W przyszłości dążymy do tego, żeby powstały klasy sportowe. Tylko żeby powstały w klasy sportowe potrzeba kilku lat, bo musi mieć bazy. Baza chodzi o dzieci, bo trzeba je przygotować odpowiednio, żeby coś zrobić. Rafale, gratulujemy wszystkich oryginalnych przedsięwzięć, które odbyły się do tej pory oraz które będą się odbywały pewnie w przyszłości. Możemy Ci życzyć wszystkiego najlepszego. A ja Was zapraszam na kolejną część tego reportażu. Dobra. Start. Maciej, trzecie podejście, Maciej Wyka, 40 kg. Podejście zaliczone, 140 kg. Brawo, brawo, brawo. Bój zaliczony. Super do klatki 62. Tak. Mocno. I dawaj góra! Super, 107,5 kg. Mocno, mocno! Podejście zaliczone, 120. Gościmy na zawodach w wyciskaniu na hali sportowej w Pomiechówku, a naszym rozmówcą jest wójt gminy Pomiechówek, pan Dariusz Bielecki. Panie wójcie, kolejna fajna impreza na hali sportowej. Nasuwa mi się pytanie, na jakim etapie rozwojowym gmina Pomiechówek jest obecnie, patrząc na życie sportowe? Witam Państwa bardzo serdecznie, dziękuję za komplement. Jest to pierwsza taka inicjatywa Mistrzostwa Pomiechówka w wyciskaniu sztangi leżąc. Zaprosiliśmy, myślę, że jednych z silniejszych ludzi w Polsce. Myślę, że zainteresowanie wśród mieszkańców jest duże tą imprezą. Liczymy, że w następnych latach to zainteresowanie będzie coraz większe. Jeżeli o pytanie, na jakim etapie jest gmina Pomiechówek, to jest szeroki program rozwoju sportu. Stawiamy na młodzież, przykładem są coraz młodsze sekcje w piłce nożnej. Przykładem jest Liga Powiatowa Koszykówki. To są przykłady, które świadczą o tym, że sport w Pomiechówku się rozwija. Staramy się, żeby ta oferta była jak najszersza. Tu na pewno pan kierownik hali sportowej wspominał o siatkówce, o ofercie dla najmłodszych. W tej chwili mamy już pierwszą drużynę, która trenuje siatkówkę. Są to najmłodsze dzieci i to najbardziej nas cieszy, że młodzież po prostu garnie się do sportu. Dzisiaj Pomiechówek jest najsilniejszą gminą w całym powiecie nowodworskim. Patrząc nawet na tą całą publikę, która dzisiaj przybyła tutaj na halę sportową, widzimy, iż coraz więcej jest chętnych do obserwowania tych fajnych wydarzeń tutaj w Pomiechówku.
Jakie kroki podejmujecie, by zachęcić mieszkańców powiatu nowodworskiego, w tym oczywiście mieszkańców gminy Pomiechówek, do czynnego brania udziału we wszystkich wydarzeniach kulturalno-sportowych? Dziś jest Pomiechówek najsilniejszą miejscowością w powiecie. Od 1 stycznia trzecią miejscowością pod względem liczebności, bo przypomnę, że od 1 stycznia następuje połączenie Pomiechówka. Pomiechówek będzie liczył ponad 3200 mieszkańców i stanie się trzecią miejscowością w powiecie nowodworskim pod względem liczby mieszkańców. A odnośnie pytania, zachęcamy naszych mieszkańców przede wszystkim stałą informacją. Staramy się, żeby informacja była przekazywana w prasie, w mediach. Dzięki również Państwa obecności ta informacja dociera i po prostu coraz więcej osób dociera na różnego rodzaju imprezy. A myślę, że najlepszą reklamą jest po prostu hala sportowa, miejsce, które zostało stworzone właśnie dla mieszkańców, żeby takie uroczystości, imprezy się odbywały. Nie da się ukryć, że Pomiechowska hala jest najlepszym obiektem sportowym pod względem infrastruktury w całym powiecie nowodworskim. Podczas ostatnich 9 miesięcy byliśmy świadkami osobiście, ja byłem, jak i cała nasza redakcja, mnóstwo fajnych, oryginalnych, nietypowych wydarzeń sportowych. Czy pan, panie wójcie, może pan zdradzić nam, co ciekawego może się już kreować w roku następnym, czyli w 2012, prócz Euro 2012, gdzie będziemy wszyscy uczestnikami? Jak najbardziej. Ciekawa oferta wynika, że w tej chwili mamy mocny wydział promocji. Pan Rafał Bochenek, kierownik hali, również ma misję, żeby ten sport i oferta była jak najszersza. A odnośnie roku 2012, moc atrakcji, nie mówię już o dniach Pomiechówka, które będą w całkiem nowej formule, w którą mamy zaangażować jak największą liczbę mieszkańców gminy Pomiechówek. Na Euro również jesteśmy przygotowani, szykujemy niespodziankę, więc myślę, że Euro w Pomiechówku również dużo się będzie działo i szykujemy sporo ciekawych inicjatyw również na tą najważniejszą imprezę na rok 2012. Panie wójcie, dziękujemy za rozmowę, a ja zapraszam Państwa na dalszy ciąg reportażu. Dawaj! Jest! Super, brawa, podejdź się za mną. Na razie najwyższy ciężar 190 kg kurwa na dawie już. Bój zaliczony 165 kg pana Jarosława.
Mistrzostwa pomiechówka w wyciskaniu sztangi leżąc przebiegały na bardzo wysokim poziomie. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali Artur Białek w kategorii do lat 18, Marcin Kosowski w kategorii do 66 kg, Tomasz Węglicki w kategorii do 74 kg, Rafał Oliasz w kategorii do 83 kg, Michał Węglicki w kategorii do 93 kg, Michał Sławiński w kategorii do 105 kg, Maciej Hirsch w kategorii do 120 kg, Dawid Elgert w kategorii powyżej 120 kg. Zwycięstwo w kategorii kobiet przypadło Madlenie Kradiuk, a w kategorii weteranów najlepszy okazał się Dariusz Formela. Pierwsze trzy miejsca w kategorii Open przypadły Rafałowi Oliaszowi, Maciejowi Hirszowi oraz Dawidowi Elgertowi. Serdecznie gratulujemy wszystkim zawodnikom, którzy wzięli udział w Mistrzostwach Pomiechówka, a organizatorom gratulujemy perfekcyjnie przygotowanych zawodów. Michał Dudek, Nowodworska TV. Nowodworska TV.